Reforma oświaty, powrót do klas 7, 8. Kiedyś, tak jak wcześniej mówiłem, przestrzeń po 7, 8 klasach została zagospodarowana na oddziały przedszkolne, funkcjonowało przedszkole. Od kilku lat, przypomnę, też przy każdej okazji staram się to przypominać, chyba od 4 lat mamy przedszkola darmowe, 10-godzinne. No i też się czasy zmieniają. Potrzebna jest nowoczesność, ładne wnętrza dla dzieci, dobrze wyposażone. Jest tam decyzja, żeby wybudować obok szkoły zupełnie nowe przedszkole połączone z już nowoczesną, istniejącą kuchnią i stołówką. Czy w gminie powstaną jeszcze nowe przedszkola? Jak ta baza przedszkolna? Tak, właśnie w tych placówkach, gdzie wróciły 7-8 klasy, będzie budowane przedszkole w miejscowości Topola Mała. Jesteśmy po przetargu. Za rok we wrześniu spotkamy się tam na otwarciu nowego przedszkola. Też czy oddziałowe przedszkole, z tym, że z całym zapleczem sanitarnym. A baza przedszkolna wygląda tak, że każde dziecko w wieku 3 do 6 lat w gminie Ostrów ma miejsce w przedszkolu. Pani dyrektor, w Pani ocenie, co jest taką największą zaletą tej nowej inwestycji?
Przede wszystkim to, że zostały poprawione warunki bytowe naszych dzieci. Rzeczywiście tu trzeba przyznać, że sale są przestronne, do nich jest dołączone zaplecze sanitarne, a tego w poprzednim budynku niestety brakowało. Dzieci miały bardzo małe pomieszczenia, korzystały z toalet wspólnie z dziećmi szkolnymi. Natomiast wyprowadzenie dzieci do nowego obiektu zapewnia też poczucie bezpieczeństwa tych właśnie najmniejszych użytkowników tych pomieszczeń, ale też daje poczucie bezpieczeństwa nauczycielom, że mogą swoją pracę wykonywać z satysfakcją, z poczuciem takiego spełnienia i nie muszą się troszczyć o te takie warunki, które tak właściwie powinny być zapewnione od zaraz. Cóż mogę powiedzieć, różnica jest ogromna. Tamte sale były zdecydowanie małe. Tutaj oprócz przestronnych pomieszczeń, nowe meble, nowoczesna technologia, bo sufity dźwiękochłonne, mamy ogrzewanie podłogowe, więc jest to naprawdę przedszkole na miarę tego wieku. I teraz możemy pomachać.